Spośród wszystkich rzeczy, jakie sobie wmawiamy, najmniej pocieszające są słowa „jest już za późno”. Alazja. Strach przed tym, że już nie możesz się zmienić. Gdy się narodziłeś, mogłeś być każdym. Tak pojętny i tak podatny na każdy wpływ. Rodzice próbowali kształtować cię, gdy dorastałeś, ale w pewnym momencie przekazali ci tę odpowiedzialność, pytając, kim chcesz zostać, jak dorośniesz. Tkwi pewien rodzaj sztuki w drodze do stawania się sobą. Nastoletnia osobowość jest bardzo delikatnym medium, której emocje bywają całkowicie nieokiełznane. Musisz mocno się trzymać, równocześnie dając z siebie to, co najlepsze, ciągle uważając, by nie popaść w rozsypkę. Nie możesz zignorować swoich wad, ale też nie możesz się ich po prostu od tak pozbyć, zmuszając się do zmiany. Jednak najtrudniejszy do pojęcia jest fakt, że twoja osobowość staje się coraz spójniejsza z upływem czasu. Fakt, że ogień, który przez lata utrzymywał cię tak elastycznym, zaczyna przygasać, a ty zaczynasz poruszać się już wydeptanymi ścieżkami. Ciągle dobrze pamiętasz gorączki młodości, czasy, w których byłeś tak nietykalny, bo wiedziałeś, że ty to nie po prostu ty, ale też osoba, którą pewnego dnia się staniesz, która poszukuje pocieszenia w słowach poety. Ja to nie ja, to ten inny. Stąpa przy mnie niedostrzegany. On, co milczy, pogodny, gdy wołam, co przebacza, gdy nienawidzę, który krąży tam, gdzie mnie nie ma i zostanie wśród żywych, choć umrę. Z czasem trudno zaprzeczyć temu, że jesteś kimkolwiek innym niż tylko sobą, na dobre i na złe. W całym tym rozmyślaniu nad tym, kim pewnego dnia się staniesz, zapomniałeś, że to pytanie rzeczywiście ma odpowiedź i ten pewien dzień w końcu nadejdzie, jeśli już nie nadszedł. Zaczynasz zastanawiać się, czy jesteś jeszcze w stanie się zmienić. Czy masz w sobie wystarczająco dużo ognia, by zadziwić samego siebie? Czy może jesteś już zbyt przewidywalny i cyniczny, by zmienić jakikolwiek element bez zniszczenia całości? Oczywiście może to, kim jesteś, jest jak najbardziej w porządku, a marzenie o staniu się kimś innym tylko powstrzymywałoby cię przed rozwinięciem w pełni swojego potencjału. A może to nie ma już żadnego znaczenia? Może jest już za późno. Thank you.